Hej, kolejny dzień zwiedzania. Dzisiaj jesteśmy w Monopoli i teraz udajemy się w kierunku Starego Miasta, żeby trochę tutaj pozwiedzać. Jest już godzina 16, więc jest w miarę już trochę mniej ciepło, więc da się zwiedzać. Więc zapraszam. O, jesteśmy na jakimś placu. Trzeba będzie zaraz przeczytać, co to za plac. Na razie tak bez szału, a jak dojdziemy na Stare Miasto, to powinno być lepiej. Możesz odkręcić? Dziękuję. Co nie, że na razie tak jakoś ciasno było. No chyba, bo daleko od stacji jest to centrum i trzeba było przejść dużo. Wie tak. Patrz, typical Apulian food. Ciekawe, czy otwarte. Idziemy w prawo. Co ty robisz? Zbliżamy się już do katedry. Ale ładna jest. Katedra wydaje się bardzo okazała. Zaraz wejdziemy do środka. Niemniej jednak ta droga, której szliśmy od dworca, on to nie zachwycała. Też są remonty jak wszędzie i trochę jest głośno przez to. Ale jak na razie mało ludzi. Widzę, że tutaj osoby wracają z plaży, więc pewnie też w pobliżu jest jakaś fajna plaża. Piękna bazylika, naprawdę polecam tam się przejść. A teraz idziemy dalej w kierunku Starego Miasta. Słucham? Fajne szkielety. Jakie szkielety? No, drzwi. Aha. Widać. Chodzimy? Środka do szkieletów? Nie. To jest Santa Maria del Suffragio. Chodzimy? To jest jakiś chyba kolejny kościół. A tu pod jest taka fajna knajpka i gra muzyka. Weszliśmy w jakąś boczną uliczkę i tu jest jak w Grecji, tak biało. O, no woda. Fajnie. Tutaj ma być taka plaża skalista ogólnie. Plaża miejska, ale taka, że ludzie siedzą na skałach. To może będzie gdzieś tutaj. Gdzieś tu chyba będzie, tak, bo tu się to pływa. To jest to, które, co było w przewodniku, czyli plaża miejska. Monopoli.
Bardzo lubię, jak te domki są takie białe i jasne. To jest tak super, nie? Tak, na Santorini. No ogólnie jak w Grecji wtedy. I tutaj na przykład jest dużo takich białych domków i niebieskich okien. Tych, jak to nazwać? Oto. No, nie wiem jak to się nazywa. Nie pamiętam. Bo wszędzie tutaj były takie zielone, a tutaj są też takie białe, biało-niebieskie. Tam byliśmy. Na tej ulicy jest też jakaś ciekawa instalacja. Takie kapelusze. Jesteśmy na ulicy, gdzie wszyscy sobie robią zdjęcia. Bo jest bardzo ładnie. Tu mamy taki piękny dom. Znaczy piękny, super roślinność. Taką uliczkę i tutaj popularne dosyć drzwi. Też z taką roślinnością. Nie. Masz już? Mam. Prawie. Czas na zdjęcie Instaxem. Ale gdzie? O nie, przyjechał ten pan z tym samochodzikiem. Może tam przy tych kwiatach. Tam było fajnie. Ok, wracamy jeszcze raz do zdjęcia, znaczy do miejsca, gdzie próbowaliśmy robić zdjęcia, ale średnio wyszły. Ale teraz sobie zrobimy wspólną fotkę Instaxem. Od tej wycieczki właśnie testujemy Instaxa i robimy sobie nim zdjęcia i są super. Trochę prześwietlone, wychodzą bardzo, bardzo jasne, ale i tak to będzie fajna pamiątka. Raczej takiej kategorii pamiątki to traktujemy, więc to prześwietlenie jakoś tam nie przeszkadza. No ale trzeba wziąć to pod uwagę, że właśnie są bardzo prześwietlone, a te opcje są automatyczne, więc nie możemy ich przestawić. Dalej. Wiem. Fajnie, że się zmieściło na tym zdjęciu. Tu jest to, co jest w tle. Co nie rób tak, nie mam jej na zdjęciu prawie. To nic. Mówiłam, że o. Nie widać mi kucyka, teraz nie widać mi pół głowy. Ale idzie do albumu. Na tej ulicy też są te instalacje. Kapelusze porozwieszane u góry budynków. Wszędzie jest pięknie, jasno. Teraz już na pewno zmierzamy do jakiejś kawiarni albo restauracji, żeby coś sobie przekąsić. Bo w sumie nie jedliśmy jeszcze dzisiaj obiadu, więc a już na pewno się miejsca otwierają, więc będzie gdzie zjeść i nabić się czegoś zimnego, bo w takie upały ciągle się chce pić. Więc lecimy! Wchodzimy do portu, w którym znajdują się niebieskie łódki, które są symbolem Monopoli. Tam już je widać w oddali. Są to takie łódki łowieckie, na których tam Włosi pływają i łowią ośmiornice i tak dalej. Tak przynajmniej dzisiaj przeczytałam w przewodniku. Idziemy tutaj do Pinsocki. Jak zwykle to samo. Poszliśmy, miało być otwarte od 18, jest o 18.16. Pan jest zdziwiony, że już chcą klienci zjeść, patrzy na zegarek, mówi, że no może o 19. Więc szukamy innego miejsca. Tutaj godziny otwarcia nie istnieją. Zbierać nadzieję chłopaka. Tylko bez tego to były mininy tam bo coś. Jesteśmy już z powrotem w Pinsocki. Jednak tutaj wróciliśmy, bo to wydawało się najfajniejsza opcja. Tylko jesteśmy tutaj po prostu godzinę później. Czekamy na jedzonko. Jest już mój aperol.
i tu jakieś lokalne piwo. I ogólnie jest bardzo fajnie na dworze, jest też taki bardzo ładny wystrój tej knajpy. Jest już jedzonko moje klasyczne z mozzarellą, a tutaj trochę bardziej zwariowane z mortadellą i pistacjami. Smacznego! Moja jest przyspieszna, teraz zrobię test pinsy z mortadellą i pistacjami, bo jest trochę. Jak ty oceniasz? Dobra, smakuje jak mortadella, taka z Polski, ale smakuje mi to. Ja nie wiem, czy ja napisz mortadella, więc nie wiem, ale w porządku. Trochę inna niż moja, bo tutaj rzeczywiście nie ma tego sosu pomidorowego. Moja jest taka klasyczna, więc chyba ta była fajniejsza. Cypcia. Teraz spróbowałam z tym białym sosem i stwierdzam, że tamta jest o wiele lepsza od tej mojej klasycznej, więc polecam mortadella pistacji. A, i to się nazywa Pinsotti. Wystarczy sobie zeskanować menu i tutaj wszystko jest w telefonie. Cieplać twój wizerunek. A ja mam nie ciepły. Dobrze. Jesteśmy już po tej obiadu. Nie, ja zawsze mówię tej, ten i tak dalej. Nie mogę tak mówić. Po tym? Mhm. Tym obiadu kolacji. Jesteśmy już po obiadu kolacji. Było pysznie, oceniamy to miejsce bardzo wysoko. Mimo że no, był na początku taki fail z tym, że miejsce było zamknięte, chociaż miało być otwarte, więc to na minus. Ale było przepysznie, zapłaciliśmy chyba 33 euro. No więc jak na tutejsze warunki, to w porządku. Teraz już będziemy się kierować na pociąg, więc już kończę. I do zobaczenia jutro.